Cześć, witam wszystkich. Ten świąteczny czas. Przy okazji chciałem życzyć wszystkim rodzinnych i spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Przedstawiam właśnie opłacalność produkcji bydła mięsnego na podstawie tuczu kontraktowego i na zakupie własnych cieląt. Jak to wychodzi? Zdecydowałem się na formę taką papierową. Rozpisałem mniej więcej koszty, zyski. No, ja brałem pod uwagę funkcjonowanie własnego gospodarstwa. Każdy pewnie ma trochę specyficzne jakieś tam dodatkowe koszty lub mniejsze lub większe, w zależności jaki areał, ile łąk, ile gruntów ornych, ile kukurydzy, czy wysłodki, czy niewysłodki. Także tutaj każdy musi podpasować to pod siebie. Wziąłem pod uwagę obsady bydła 200 sztuk w gospodarstwie, czyli 100 sztuk sprzedanych w ciągu roku, dwa razy w ciągu roku, czyli co pół roku 50 sztuk, 100 sztuk rocznie. I wychodzi to tak mniej więcej. Jeśli chodzi o tucz kontraktowy. Tucz kontraktowy jest na zasadzie takiej, że wstawiają cielęta 100-kilogramowe. Uzyskać należy wagę 800 średnio. No, wiadomo, nie każdy będzie miał 800, nie każdy będzie miał 900. To jest też niełatwe zrobić tak ładne, duże byki. No, ale tak wynika z umowy kontraktacyjnej. Mogą być jakieś tam obsunięcia, jakieś gorsze przyrosty, i jest to jeszcze akceptowane, tak aby na wagę poubojową wyszło później wstawiającemu około 400 minimum kilogramów mięsa, czyli no, powinno się zrobić i dążyć do tego, aby te byki miały 800 kilo. W takim razie, gdy wstawiają byki 100-kilogramowe, znaczy, że mamy 700 kilogramów przyrostu. Cena jest 6 zł brutto i ja policzyłem wszystko brutto, nie odejmowałem VAT-u, to w zależności też od gospodarstwa, jak to prowadzi, prawda? Czy jest na VAT-cie, czy nie jest na VAT-cie. No to wychodzi w ten sposób. Sprzedaż 100 byków razy 800 kilo. W nawiasie 700, czyli za 700 mamy zapłacone po 6 zł, równa się 420 tysięcy złotych. Gdy będziemy mieli tą wagę średnią 800, tak? Mój znajomy teraz sprzedawał własne cielęta, wyszła mu waga 840 średnia, no i uzyskał cenę lepszą niż ja brałem pod uwagę przy własnych cielętach, ale to zaraz do tego dojdziemy. No i mamy koszty. Kiszonka z kukurydzy. No ja to wyliczyłem na 1000 zł hektar. Około 20 tysięcy złotych rocznie pochłania kiszonka z kukurydzy, ale przy uwzględnieniu, że mam własną sieczkarnię New Hollanda, no własny siewnik, po opłaceniu pracownika kukurydza była kupowana z Pioniera. Nie pamiętam odmiany, ale to było V240. Taki wyszedł koszt. Nie było dużo nawozów, oprysk. Kukurydza była słaba, ale słaby był rok. Z tego względu w tym roku musiałem dokupić wysłodek. Nie uwzględniałem tego w tym zestawieniu, bo to, tak jak mówię, jest moja indywidualna rzecz. Niektórzy muszą dokupić, niektórzy nie muszą. Ja liczę tak, jakby ktoś miał kukurydzę ładną, był ładny rok, tak jakby wszystko było w takiej prognozie optymistycznej, że byki będą miały 800 kilo, kukurydza będzie ładna, będzie trawa. Nie uwzględniam sytuacji pesymistycznej z tego względu, że jest to nie do przewidzenia. Można sobie na przykład odjąć później z dochodu za byki 20%, powiedzmy, na nieprzewidziane koszty związane z zakupem dodatkowych pasz. No to dalej. Mamy 20 tysięcy za kiszonkę z kukurydzy. Siano kiszonka 50 hektarów u mnie jest obrobiane, ale łąki są ekologiczne. Koszę je dwa razy w roku, nie udało się jeszcze trzy razy. Koszt około 10 tysięcy złotych, jeden obkos.
razy 2, razy 20 tysięcy złotych. Tutaj jest uwzględnione folia na baloty, prasowanie, paliwo, pracownik, no wszelkie koszty związane z koszeniem takiej łąki. No, 2 razy w roku 20 tysięcy. Kiszonka z żyta jest siana po kukurydzy zawsze, około 10 tysięcy złotych. Jest, tak jak wspominałem, jest 20 hektarów tego żyta. Wyszło 10 tysięcy złotych, więcej niż w przypadku łąki, ale to tylko dlatego, że wychodzi więcej balotów. Więcej trzeba kupić folii, siatki. Łąki mam ekologiczne, dlatego nie jest jakoś mocno rewelacyjna trawa. Wychodzi dużo mniej balotów z hektara niż żyta. Żyto wychodzi około 20, ponad 20. Śruta rzepakowa. Ja mam umowę podpisaną z firmą The Hayes. Postawili mi silos, za który płacę 123 zł miesięcznie w ratach. Procentu praktycznie nie ma. No 6 tysięcy niecałe kosztował silos i praktycznie tyle samo zapłacę w ratach. Oni mi go uzupełniają w zależności od zapotrzebowania. Ja kupuję 4 tony miesięcznie śruty rzepakowej. Połowa tej śruty jest ekstrudowana, czyli trawiona w żwaczu, w jelitach, przepraszam, co znacznie poprawia przyswajalność białka. No i później przyrosty. 4 tony miesięcznie, to jest 48 ton rocznie, 1150 zł kosztuje tona, czyli 55 200 zł kosztuje mi śruta rzepakowa. Tutaj dodam od razu, że nie karmię własnymi zbożami, zboża przeznaczam na sprzedaż. Nie wiem, czy to będzie dalej tak kontynuowane, ale jak na razie tak jest ok. Czyli mamy w wozie paszowym mieszamy kiszonkę z kukurydzy, siano kiszonkę. Kiszonka z żyta to już jakby kończy się kiszonka z kukurydzy, bo w tym roku, no ten rok jest specyficzny, jest trudny, tak więc mi nie wystarczy, już widzę, że mi nie wystarczy. Śruta rzepakowa idzie 200 kg do wozu paszowego na jeden dzień. No i takie koszty jak weterynarz, prąd, woda, paliwo. Paliwo jest tutaj uwzględnione tylko do wybierania obornika, mieszania wozu paszowego, bo wszystkie koszty związane z kukurydzą czy tam z sianem to były uwzględnione już przy koszeniu czy przy ścinaniu. Naprawy, remonty różnego typu, wiadomo co, poidło, to coś tam się zepsuje. Dałem tak 20 tysięcy, myślę, że to jest taka rozsądna w ciągu roku kwota. Raz wyjdzie, raz może przekroczy. To też wszystko zależy od weterynarza, czy będą chorowały, czy trzeba będzie dużo interweniować. No, mniej więcej tak wychodzi 20 tysięcy złotych. I kosztów mamy związanych z tym wszystkim 125 tysięcy 200 złotych. Czyli zysk około 294 tysiące 800 złotych rocznie przy obsadzie 200 byków w gospodarstwie, tak? Ja od tego jeszcze odejmuję, co wynika ze specyfiki gospodarstwa, pracownika, który jest przy bykach, to jest 3000 miesięcznie, 36 tysięcy złotych rocznie, co daje nam 258 tysięcy 800 złotych. I tak wychodzi mniej więcej przy tuczu kontraktowym. Jeśli chodzi o cenę 6 zł, niestety 6 zł miałem w pierwszym przy pierwszych kontraktach, gdy ceny były bydła jeszcze lepsze, przez tą aferę leżakową tych chorych niby ubijanych zwierząt, gdy spadły tak drastycznie ceny, no niestety nie udało mi się uzyskać ceny 6 zł, tylko 5. Były to dwa wstawienia i teraz na trzecie wstawienie z powrotem mamy wrócić już do 6 zł. No, ale to jest specyfika rynku. Ja liczyłem tak jak po tym pierwszym wstawieniu, pierwszych razach. Jak ktoś chce sobie policzyć po 5 zł, można sobie policzyć po 5 zł. Tutaj mamy teraz własne cielęta. Proszę bardzo. Własne cielęta. Sprzedaż 100 sztuk na rok. Jest 100 razy 800, no wagę wziąłem taką samą, tutaj już nie odejmujemy 100 kg na cielaka, czyli ja brałem pod uwagę zakup cielęt 100 kg,
Średnio uśredniłem cenę, bo można kupić za 1500 zł cielaki, jakieś takie w miarę możliwe. Ja kupowałem zazwyczaj po 2000, 1900 z Rzeszowa. Już tam nie będę wymieniał firmy, nie robił reklamy. Były to Simmentale w 95% i mieszanki Simmentala. Ja bardzo lubię tą rasę. Tak więc ze specyfiki gospodarstwa wynika właśnie w ten sposób. Ale to będzie później. 100 byków razy 800 kg razy 8 zł daje 640 tysięcy złotych na rok przychodu. Koszty są takie same. 20 tysięcy kukurydza, 20 tysięcy siano kiszonka, żyto 10 tysięcy, śruta rzepakowa 55 tysięcy, tylko zakup cieląt 180 tysięcy. I te 180 tysięcy to było policzone po 1800 zł za cielaka 100-kilogramowego w dobrej kondycji. Jak ktoś chce się bawić w zakup cieląt po 1000-1100 zł, 2-3 tygodniowych na odpajanie mlekiem albo jakiegoś słabego gatunku, czarno-białe, HF-y, nie wyjdzie mu później ten wynik, prawda? Nie ma takiej możliwości. Trzeba wziąć pod uwagę duże upadki, małe przyrosty i powiedzmy 30% tych cieląt wyrośnie nam na wagę 800 kg, reszta nie ma szans. Ale to trzeba po prostu przeżyć, przetestować. Pozostałe koszty, czyli paliwo, weterynarz, prąd, woda, 20 tysięcy, tu się nie zmieniło. Łącznie mamy 305 200 zł kosztów, czyli zysk jest 34 tysiące. Ja wziąłem również minus 36 tysięcy za pracownika, 298. No i teraz porównajmy sobie. Tucz kontraktowy wychodzi 258 tysięcy, gdzie nie mamy zamrożonych 180 tysięcy złotych, gdzie nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Czy ten cielak przeżyje, czy wszystko będzie dobrze, tak? Mamy, no powiedzmy, nie licząc pracownika, 294 tysiące. 298 mamy już po odjęciu pracownika we własnych cielętach, czyli to jest praktycznie taka sama kwota. No po odjęciu jest 40 tysięcy, dokładnie 40 tysięcy mniej, ale nie musieliśmy zamrozić 180 tysięcy rocznie. To jest raz. Dwa, takie kwoty wychodzą też przy dużej obsadzie. Jakbyśmy tutaj wstawili nie 100, tylko 10 sztuk, no to już będzie wychodzić 25 tysięcy albo 29, czyli 5 tysięcy. No to już procentowo to jest więcej, tak? To już się rozkłada inaczej. Czyli przy mniejszych jakichś obsadach, powiedzmy tam do 50 sztuk w gospodarstwie bydła, myślę, że lepiej kupować własne cielęta, ale przy tak dużej obsadzie już ten procent rozkłada się zupełnie inaczej. Myślę, że nie ma sensu inwestować tak dużych pieniędzy, zamrażać kapitału, żeby tylko kupić własne cielęta, z których też nie mamy pewności, co będzie dalej przy gorszym roku. Ja mam tak sporządzoną umowę, że gdy padnie mi ciele wstawione na tucz kontraktowy i nie zgłoszę tego. Oczywiście ja mam kontrolę. Przyjeżdżają niezapowiadane kontrole, sprawdzić dobrostan zwierząt, przeglądają książki lekarskie. Jeśli nie zgłoszę, że mi padł cielak, mam 500 zł kary. Przy padnięciu muszę po prostu to zgłosić i przedstawić później z Bakutila, czy tam z jakiejś tam. No, po prostu to się nazywa utylizacja, tak? Z utylizacji padłych zwierząt. Dokument, że miało miejsce właśnie takie padnięcie, że oni to zutylizowali. No i tak jak mówię, no po prostu każdy musi zliczyć to po swojemu, na swoje gospodarstwo, ile jest w stanie utrzymać zwierząt, jaki ma areał, czy może siać kukurydzę, czy ma gdzie, czy później może zasiać żyto, czy zboża będzie chciał produkować własne, to też trzeba zliczyć inaczej. Ja nie daję własnych zbóż, kupuję śrutę ekstrudowaną, rzepakową i daję w ilościach
takich, że no można to wyliczyć w ten sposób. W zbożu mamy 10% białka, tak? Czyli w 100 kg mamy 10 kilo. A w śrucie rzepakowej mamy 33% białka, czyli w 100 kg mamy 33 kilo. Znaczy się, że kilogram śruty rzepakowej zastępuje nam 3 kg zboża. Jeżeli ja dam 2 kg na głowę śruty rzepakowej, to tak jakbym dał 6 kg zboża. Bo w żywieniu, w przyrostach chodzi o białko, a nie o kilogram masy paszy. No oczywiście trzeba wtedy dostarczyć z zewnątrz również większej ilości energii, bo zboże zawiera dużo energii, gdzie w śrucie rzepakowej tego nie ma. No ale to zastępuje właśnie nam kukurydza. Także jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, nie wiem, czy wszystko powiedziałem, to zapraszam do komentowania, do zadawania pytań. Dziękuję, pozdrawiam.